Cześć, witam Was na moim kanale. Jak wiecie, teraz się wakacjuję. Jestem na wywczasie we Włoszech. Jest tu bardzo przyjemnie. 6 września, a pogoda po prostu idealna. Upały, wieczory tak ciepłe, że o 22-23 w koszulce na ramionczkach i krótkich spodenkach chodzisz. Nie ma mowy o najmniejszym długim rękawie, tak na dobrą sprawę. Ale filmy będą stąd krótkie. Słuchajcie, nie będę owijał w bawełnę, nie kupuję tu drogiego piwa, bo po prostu mi na to szkoda kasy. Raczej szukam w marketach koncerniaków, próbuję ich i o nich chciałem też Wam powiedzieć. Więc ten film jest przeznaczony dla ludzi, którzy będą się wybierać na wakacje na przykład do Włoch i będą chcieli się dowiedzieć, jakie piwo kupić, żeby nie przepłacać. Czyli nie piwo po 2 euro załóżmy, chociaż no takie też się pojawią w degustacjach, ale raczej te do euro, tak? Czyli są to piwa koncernowe, tak jak u nas. Co zauważyłem? We Włoszech bardzo dużo piw jest przystosowanych pod klienta niemieckiego, gdyż tutaj 80, nawet ponad 80% osób odwiedzających ten region, a jesteśmy w Kaorle, to są Niemcy. Z 5-10% Austriacy, może ciut więcej. Z 5% Czechów, z 2% Polaków, reszta turyści z Włoch, no tak to się mniej więcej rozkłada. Częściej słyszę tu na ulicach język niemiecki niż język włoski, tak na dobrą sprawę. Dlatego w sklepach dużo produktów jest limitowanych też nawet na produkty niemieckie. Przed sobą dzisiaj mam jedno piwo, o którym zaraz Wam coś opowiem. Piwa generalnie, jeśli chodzi o piwa niemieckie, Ettinger czy tam inne, które tutaj są, pojawiają się w puszkach, są w pojemności półlitrowej, tak jak w Niemczech, lub 0,33. Natomiast piwa włoskie, czy to jest Peroni, czy jakiekolwiek inne piwo, najczęściej, czy Birra Moretti, najczęściej jest w buteleczkach 0,33 lub 0,66, ewentualnie 0,75. Dlaczego tak? Bo no, podczas upałów w lato Włosi nie piją aż tak dużo piwa. Jeżeli on sobie kupi butelkę 0,33, to mu spokojnie wystarczy, a 0,66 jest najprawdopodobniej robiona po to, żeby dwie osoby sobie kupiły jedną taką butelkę, rozlały po prostu po połowie, wypiły, skosztowały i tyle. Piwa też są do 5%, czego nie zniósłby żaden żul spod naszej żabki, no bo jak tutaj zapłacić 2,50 za piwo i się tym nie ochać, prawda? To się nie opłaca, nie kalkuluje, to musi w mózg trzepać. Także no, żule spod żabki we Włoszech nie mają czego szukać, niestety. Dobra, przechodząc do konkretów. Dlaczego to piwo dzisiaj będziemy degustować? Dlatego, że to jest właśnie taki istny miks. Piwo włoskie 0,66, stylizowane na piwo niemieckie, Kralebrau, Lager. Dlaczego stylizowane na piwo niemieckie? No, nazwa stylizowana na piwo niemieckie, natomiast włoskie, bo typowa pojemność dla piwa włoskiego 660 ml, alkohol 4,7%, niewiele. I teraz, co to piwo zawiera? Woda, słód jęczmienny, Malto d'Orzo, Gran Turco, Lupolla, czyli Lupolla chmiel, a Gran Turco kukurydza. Zawiera to piwo kukurydzę też. No, czyli nie jest olmoldem tak zwanym. Piwko kosztowało 79 eurocentów w penym. I co ciekawe, dlaczego jest to piwo włoskie imitowane na niemieckie? Raz, że pojemność typowa dla piwa włoskiego, a druga sprawa. Prodotto per Penny Market. Wyprodukowane dla marketu Penny. Padana Superiore 11. Kod pocztowy Chemusco. Nie jestem Włochem, pewnie nie wymawiam poprawnie. Generalnie piwo produkowane we Włoszech, imitowane na niemieckie. Po co? Żeby Niemiec sobie takie kupił i myślał, że to niemieckie, lub nie przeczytał etykiety czy coś. No, generalnie bardzo dużo produktów tutaj jest pod Niemców. Otwórzmy, nie mam profesjonalnego szkła, no tylko takie na kwaterze są, więc do tego będziemy lali. Syknięcie. No, czuć ten DMS-ik, tylko teraz nie wiem, czy to jest kukurydza, która jest w składzie, czy DMS pochodzący od słodu. Nie jestem jakimś znawcą, nie będę się wypowiadał. Leję z góry, bo chcę nalać z pianą po prostu. Gdybym lał po ściance, pewnie by się nie wytworzyła. Nalewamy sobie troszkę, resztę kapslujemy, za duża butelka, a to ma posłużyć tylko do degustacji. No i co Wam mogę powiedzieć o tym piwie? Barwa, nie wiem, czy Wy to dobrze widzicie w kamerze, ale jest iście słomkowa. Piana
No, o dziwo, chwilę się utrzymuje. Delikatny zapach żelaza, metalu. I delikatny ten albo DMS, albo zapach pochodzący od kukurydzy. Jest to lager. Zobaczymy. Piwo strasznie puste. Strasznie. Nie wiem skąd ten alkohol tutaj, jak wytworzony, przy tak jaśniutka barwa po prostu piwa, a piwo jest tak puste, że jeżeli miałbym powiedzieć, kiedy piłem piwo najbardziej zbliżone do wody, do smaku wody, to jest właśnie to. Mało tego, ok, jest to lager, ale prawie tu jest zero goryczki. No nic, no. Piwko lekkie, warte swojej ceny. 79 eurocentów za butelkę 0,66. Nic strasznego. Natomiast jeżeli chcecie poczuć chociaż w tanim piwie coś fajnego, goryczkę czy coś, to we Włoszech kupujcie pilsy. I o tym będzie w następnym odcinku. Dlaczego we Włoszech kupować pilsy? Gdyż polskie pilsy z pilsem, tylko koncernowe, nie mają dużo wspólnego, natomiast włoskie pilsy, nawet nie tyle włoskie, a niemieckie kupowane we Włoszech, mają już dużo wspólnego z pilsem i chociaż mają tą goryczkę. To piwko oddam współlokatorce, która lubi takie lekkie, wodniste piwko. Ja natomiast dokończę to, co mam w szklaneczce, za Wasze zdrowie, ale tak jak mówię, jeśli ktoś lubi goryczkę i lubi jakieś wyraźne smaki w piwie, to nie. Jeśli ktoś lubi wodę gazowaną, frizan, zapraszam, może kupić sobie to piwo. Krale Brau, wyprodukowane dla Penego. Jeśli będziecie we Włoszech, może będziecie tam na zakupach. Zdrówko Wasze i pozdrawiam. Do następnego.